Dobra, dobra, dobra. Plecami się tu gdzieś wepniemy. Strolowany trochę. Kurde, strolowany tu jest, ale jest i ze mną Ziemowit Kosakowski. Dzień dobry. Ziemowit Piast Kosakowski. Ziemowit Piast Kosakowski, dobrze? Witam. Ciut. O właśnie, witam, o właśnie, będzie dobrze. Witam panie Tomaszu serdecznie i śledzę Fight Sport oczywiście regularnie. Ja się zaczynam martwić, naprawdę. Ziemowit, można powiedzieć, twarz polskiej prawicy częściowo, tak? Czy nie? Czy nadużycie tutaj? Nawet bym to tak żartobliwie ujął. Kuba Wojewódzki polskiej prawicy, bo takiego formatu jeszcze nie było. To pół żartem, pół serio. A jeżeli chodzi o moją walkę z kapelą, to jest przeniesienie walki idei z pióra i z publicystyki do ringu. Ja reprezentuję świat ludzi prawicy. Ludzi honoru, ludzi, którzy szanują Boga, ludzi, którzy swój kręgosłup moralny opierają na wartościach katolickich, ludzi, którzy opiekują się swoimi babciami i dziadkami, gdy są starsi, a nie wykonują na nich eutanazję. Ludzi, którzy szanują kobiety i nie wykonują z nimi aborcji. Jestem człowiekiem prawicy, mój rywal jest człowiekiem lewicy, czyli świata antywartości. On promuje rozwiązły tryb życia, promuje cywilizację śmierci, o której pisał Jan Paweł II i którego tak notorycznie szkaluje kapela jako marny lewicowy publicysta. Pamięć żołnierzy wyklętych profanuje notorycznie. Pamięć Jana Pawła II, który był bastionem walki z komunizmem. To do niego Polacy się modlili w kościołach, w Solidarności. To przez Watykan szły paczki dla Polaków, przez kościół, żeby mogli się ubrać i mieć co zjeść. I kapela jest tak odklejona od tych narkotyków i towarzystwa lewicowego, że nie ma żadnej odpowiedzialności za słowo. I do mnie dzwonili działacze antykomunistyczni, opozycji, Solidarności Walczącej. I mówią do mnie: Ziemek, my byśmy go w PRL-u zmietli z ziemi za te teksty, teraz ty musisz to zrobić. I ja kontynuuję misję po prostu tych ludzi, czyli mojego taty, który był antykomunistą, mojego dziadka, który był antykomunistą. Ja jestem człowiekiem wychowanym w tradycyjnych wartościach i te chciałbym przedstawiać w konfrontacji z kapelą. Chciałbym, żeby mój występ był też pewną trampoliną dla ludzi o poglądach prawicowych, żeby oni się nie chowali w showbiznesie, bo niestety showbiznes jest lewicowy. LGBT, partie lewicowe, MTV, to wszystko to jest cywilizacja nihilizmu i cywilizacja śmierci. A ja chciałbym niczym Donald Trump i Wojciech wejść z buta w rynek jako człowiek prawicy i pokazać wszystkim takim jak ja, chłopakom, co mają prawicowe poglądy, nie ma się czego wstydzić, bo prawica to jest galant, fason, sznyt, styl, klasa i elegancja, a lewica to jest brud, nieróbstwo i pospólstwo. Także to chciałbym przekazać przede wszystkim, panie Tomku. Bardzo, dziękuję pięknie. Bardzo ładne orędzie, tylko zapytam tak, no bo jest tu wiele szpilek, które można wbić i wiemy o tym dobrze. Mogę być laleczką czaki, panie Tomku, proszę bardzo. No nie, no załóżmy, jak to mówią, są partie prawicowe bardzo i mają najwięcej rozwodów na przykład, tak? Najwięcej rozwodników w trakcie tej... Panie Tomku, to mało tego, Moliera Świętoszka, prawda, jak czytamy, to no tam właśnie, się zawsze, no właśnie. Tam jest taka anegdota życiowa omówiona, czemu starsi ludzie zawsze zbierają się na pierwszych ławkach w kościele, bo tyle nagrzeszyli, że teraz to chcą odpokutować. Ale czy to jest coś złego, że człowiek przyznaje się do błędu i chce pokutować? Ja bym mojej walki z kapelą nie zawężał do partii politycznych. Wiadomo, jest PiS, Konfederacja. My jesteśmy dwoma... A panu do kogo najbliżej? Mi najbliżej do Piast TV, czyli do mojego brandu, który reprezentuję od wielu lat na YouTube. Będzie z tego partia telewizji? Będzie z tego partia? Panie Tomku, ja kandydowałem z list PiSu parę lat temu w ogóle z Jackiem Sasinem. Był pan w TVP Info, przecież tak, pamiętam. No, byłem prawą ręką Jacka Kurskiego swego czasu, więc na pewno bardzo miło wspominam te czasy i tak się złożyło, że ja jako były dziennikarz TVP Info, czyli no symbolu prawicy i kapela z krytyki politycznej, środowiska, które przywoziło antifiarzy 11 listopada, żeby pluli na polski mundur. To było w 2013 albo 2014 roku. Ja co roku chodzę na Marsz Niepodległości. Uważam to za święto narodowe, gdzie każdy Polak z otwartą przyłbicą i dumą wychodzi i świętuje biało-czerwone zwycięstwa. Ale pan wie, że powiedzmy lewa strona, ja nie mówię już o lewakach, nie mówię o powiedzmy o tych ludziach, których tak określacie, tylko o ludziach o lewicowych poglądach, oni nie chcą chodzić w takich marszach. Kiedy może to być wspólne święto i co można by było zrobić, żeby zakopać tak wyraźne podziały, bo ja jestem człowiekiem środka, tak? Czyli centrum. Człowiekiem centrum, tak, dokładnie. Dokładnie jestem człowiekiem centrum, który nie idzie ani w prawo, ani w lewo, ale chce iść taką drogą też jakby wartości, ale też jakby spojrzenia tego, że otwierają się zupełnie nowe furtki, które prawicowej stronie jest ciężko zaakceptować, bo świat się zmienia.
zmienia, prawda? Tak, ale ja w ogóle uważam, że niestety świat upada i pytanie, czy my będziemy mimowolnie upadali razem z nimi, czy będziemy jednak starali się podnosić te wartości do góry. Jest wielu ludzi lewicy, na przykład Piotr Ikonowicz, którzy nie mają takiej agresywnej, ateistycznej, nachalnej, tępej, lewackiej propagandy. Ja nic nie mam do ludzi o poglądach socjalistycznych, mój dziadek jest socjalistą. Ja mam tylko problem... Rzucki był socjalistą. Oczywiście, tak, ale wszyscy w PiS-ie są socjalistami i tak naprawdę to nie jest problem gospodarczy, to jest problem języka, metafizyka. Kapela za pomocą języka dokonuje rewolucji kulturowej. Jego tolerancja dla różnych dewiacyjnych zachowań, jego promowanie narkotyków, jego promowanie rozwiązłego stylu życia, to się źle odbija na młodych ludziach. Ja chciałbym temu dać tamę i powiedzieć non possumus Jasiu, koniec tych lewackich bredni. Po to mnie nazwał Ziemowit Piast, tata, na cześć górników z kopalni Ziemowit i z kopalni Piast, gdzie byli ciężko pobici przez komunistów. Na ich cześć mnie nazwał tata i to jest chyba ścieżka Boga, że stanę naprzeciwko kapeli, który obrażał ludzi, na których cześć ja się nazywam, więc wydaje mi się, że to jest taka kompozycja pierścieniowa, trochę jak w Slam Dogu. Nie może zawieść moja prawa ręka, kapeli szczęka i kończymy walkę. A nie jest tak, że on po prostu szuka prowokacji po to, żeby zainteresować ludzi tematem, żeby zmusić ich do, jakby do analizy pewnych rzeczy. Oczywiście ma w tym swoje cele, to nie ulega to wątpliwości, natomiast próbuje zaszokować i być może on wcale nie ma takich poglądów, o których mówi do końca, tak? Tak drastycznych, jakie dzisiaj między innymi wygłosił, tak? On jest znany z tanich prowokacji typu profanowanie hymnu Mazurka Dąbrowskiego, zapraszanie uchodźców, ale nie do swojego domu na przykład. Mi się wydaje, że on faktycznie szuka poklasku i dobrze, niech go szuka, niech go znajdzie, wejdziemy do klatki, staniemy naprzeciwko siebie, będę miał okazję z nim porozmawiać w cztery oczy. Zapytam się, jak człowiek człowieka, czy tobie sprawia satysfakcję obrażanie ludzi? Porządnych ludzi, którzy tracili pracę, którzy musieli odejmować swoim rodzinom z buzi jedzenie, ponieważ byli dyskryminowani przez komunistów. Czy ciebie to bawi? Jak on powie tak, to go ładuje na dziurę i tyle. No jakby tu nie ma większej filozofii, prawda? Zgodzi się pan z jedną rzeczą, że konflikt, o którym pan też między innymi mówi, wy jesteście młodym pokoleniem, ale jest ten konflikt grzany od końca lat 80. Tak. Cały czas, on się nie zmienia, ten konflikt cały czas gdzieś się tli, że tak naprawdę wy, młodzi ludzie, nie powinniście pójść krok do przodu i gdzieś może szukać pola konfliktu, ale na zupełnie jakby innej arenie, tak? Żeby Panie Tomku, mógłbym iść na kompromis, ale z szubrawcami nie ma kompromisu. O czym ja mam z kapelą rozmawiać, jeżeli mu sprawia satysfakcję obrażanie moich wartości? Brat mojego dziadka był w Narodowych Siłach Zbrojnych. Moja rodzina miała naprawdę ciężki okres stalinowski z powodu obecności mojego wujka w Narodowych Siłach Zbrojnych. Co, i kapela sobie z tego robi wolne żarty? Że ludzie głodowali po lasach, się chowali, żeby on teraz mógł chodzić? Z takimi ludźmi nie ma po prostu pola do kompromisu. Kompromis może być człowiekiem, który jakąś inicjatywę wykaże, który zrobi krok do przodu, a kapela jedyne co może zrobić, to się naćpać i obrażać wartości ludzi, którzy po prostu cenią sobie Jana Pawła II, cenią etos Solidarności, cenią Kościół katolicki. Dla mnie to jest taki chochlik diabelski, który nie zdaje sobie sprawy z tego, co robi. On psuje głowy młodym ludziom, oglądają nas nastolatkowie. Oni mają do wyboru kapelę z pomalowanymi paznokciami, któremu się mefedron wysypuje z nosa, jest cały pobazgrany. Czy on ma tatuaże profanujące Jana Pawła II? Coś takiego w ogóle jeszcze parę lat temu było nie do przebaczenia. Proszę pamiętać, z jakim odzewem spotkała się publicystyka tego Urbana, komunisty, który obrażał notorycznie w piśmie nie katolików. Były non-stop protesty. Przestał. Zszedł z horyzontu, przestali go pokazywać w media, przestali promować Urbana i teraz jest czas, żeby kapela dostał w ten lewacki cymbał i skończył prać młodym ludziom głowy, bo każdy młody człowiek ma prawo zwątpić, ale wtedy, gdy wątpimy, musimy mieć jasne światło i tym światłem jest Pan Bóg. Ja sam wielokrotnie błądziłem, robiłem złe rzeczy i zawsze wracałem na ścieżkę prawdy, na ścieżkę Pana Boga i różne doświadczenia życiowe, które miałem, uświadomiły mi, że wszystko w życiu jest po coś. Każdy z nas ma napisany jakiś plan. I moim planem jest nokaut na kapeli, no. Powiedziałem to w wywiadzie z Jasiem Kapelą. Oko za oko, ząb za ząb, a za chwilę świat zostanie bezzębny i ślepy. No to... Nikomu... Nie obawia się pan tego? Znaczy, jestem sam ciekaw, w jakiej psychicznej formie będzie mój rywal, tak? Bo teraz rozmawialiśmy z jednym z dziennikarzy, to redaktor Kapela uciekł z wywiadu, nie wytrzymał mojej presji. Także no czekamy, czeka na to cały świat polityczno-dziennikarski. Cieszę się, że jestem w roli trendsetera, bez jakiejś tutaj
Wspominał pan o tym na konferencji. Tak, to ja przecieram te szlaki. Jeżeli ja wygram z Kapelą, to polityczno-dziennikarski oktagon będzie zawładnięty przez moją polską prawicę. I to będzie teren, do którego lewica nie będzie miała wstępu. To będzie nasz przyczółek show biznesu pod banderą Piast TV, dziewczyny drinki z kiwi. Nie boi się pan, że ten świat gdzieś tam tak pana wciągnie, że może puścić w meandry takie trochę nie, takie, o których pan wcześniej wspominał, w których pan popełniał błędy, bo nie ukrywajmy, to są różne postacie z różnymi konotacjami, chociażby Kasiusz, który kiedyś krzyczał podczas gali coś tam PiS i tak dalej, pamięta pan? Pamiętam, ale ja nie jestem jakby emocjonalnie związany z PiS-em w żaden sposób. Kasiusza pozdrawiam, bardzo mi się miło zrobiło, jak mnie na konferencji spropsował. Gdybym wiedział, że on jest włodarzem, to bym szybciej to podpisał. A jeżeli chodzi o mojego rywala, no to słuchajcie, wszystko się okaże w oktagonie. On się tam podnieca, że jest wielkim fighterem MMA. Czas pokaże. Ja wychodzę pokorny, przygotowany. Wiraże już mam za sobą, panie Tomaszu, różne życiowe błędy, które porobiłem, umocniły mnie w życiu. Pancerz był uszkodzony, ale jest utwardzony. Wiem, po co idę, wiem, co robię. Mam za sobą moją rodzinę i moich przyjaciół i to jest dla mnie misja. Ja jestem gotów stanąć w obronie ojczyzny na granicy, walczyć. To taki przystanek to jest Kapela dla mnie. Ale już nie przesadzajmy. No, na razie sytuacja jest opanowana, tak bym powiedział. Jest w miarę względny spokój o tyle, ile możemy. Jak znam tradycję Polaków, to zawsze jest to wolne miejsce. Kogo by pan zaprosił na to wolne miejsce? Czy byłby to dowolny człowiek w Wigilię, która niedawno była? Ja bym zaprosił Kasiusza chyba, z nim się dogadał na dobry biznes. Koniunkturalnie. No dobrze, przygotowania gdzie będą? W Warszawie. Warszawa najprawdopodobniej z Pawłem Michalikiem, karatem na Legii. Mój uczeń. Tak jest, tu będziemy stójkę ćwiczyli. Muszę przyznać, że w dobrych rękach pan jest, bo Paweł kiedyś trenował u mnie, był jednym z moich zawodników, których prowadziłem gdzieś tam na początku kariery, ale później Paweł też kontynuował karierę w boksie. To zdradzę, że miał tu przyjechać, tylko trening na Legii prowadzić, 19-21, wypało obowiązki, przyjedziesz na drugą. Więc u chłopaków z Legii stójka, no i co partner z moimi znajomymi z BJJ, zostało 1,5 miesiąca, więc panie Tomaszu, ja codziennie walczy ze swoimi przeciwnościami losu, także walka z Kapelą, ze Zlamy, no tak jakby jeden z kilku przystanków dziennie, który pokonuje po prostu, tak? Kiedyś oglądam TVP Info, Magdę Ogórek i patrzę, jest Paweł Michalik, mówię, krzyczę do szefowej, szefowa, jest nasz Paweł. Ale to było w tym, w programie Studio Polska. Tak, 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 się nawalali. Tak, ja to pamiętam, w ogóle też się wypowiadałem w tym programie, bardzo szanuję Pawła jako sportowca i przede wszystkim jako motywatora młodych ludzi do treningu. Ta narracja... I kultywatora też tradycji warszawskich, powstań i tak dalej, bo to też trzeba powiedzieć. Etosu bohaterstwa, etosu męstwa. To jest Paweł, więc cieszę się, że będziemy się mogli przygotowywać razem. No i co? Ja jestem tu dla ludzi, ja jestem tu dla ludzi o poglądach prawicowych, którzy utożsamiają się z moim przekazem. Słuchajcie, prawica to nie jest żaden ciemnogród, jak próbuje nam mówić lewica. My jesteśmy w prime, show należy do nas, lubimy pieniądze, sławę i dziewczyny i przejmujemy ten rynek, tak jak Donald Trump i Wojciech Cejrowski, no. Okej. Okay. Wymowne milczenie, panie Tomaszu. Nie są to postacie z mojej bajki, ale lubię posłuchać czasami. Ale tak jak Trump Tower miał Donald Trump, życzę sobie Piast Tower i panie Tomaszu, tam żebyśmy wywiad zrobili. No może kiedyś tego dożyjemy. Niech pan nie zapomni, że Trump gnębił polskich robotników, którzy pracowali im i w końcu wywalczyli z nim odszkodowanie za ciężką pracę, w której no niestety wykorzystywał ich. Ale z drugiej strony zapewnił... Zna pan to. Oczywiście, ale z drugiej strony zapewnił nam alternatywne dostawy gazu i zdjął wizy z Polaków, przez co nie potrafili zrobić 30 lat Amerykanie ani Polacy. Wizy zdjęły się same, bo przestaliśmy jeździć za chlebem, bo oni zbiednieli, my troszkę wzbogaciliśmy się. To krakowskim targiem. Za czasów Trumpa zostały zdjęte wizy i tu myślę, że się zgodzimy, panie Tomaszu. Tu się zgodzimy, nie ma z tego najmniejsze. Ważne, żeby Polska szła do przodu, niezależnie jaka prezydentura jest w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście, no oczywiście. Mamy tam kilka milionów Polaków do wykorzystania. Przecież sukcesy Tomka Adamka w Ameryce brały się z tego, że tam Polonia była jego kibicami, prawda? Tomek Adamek jak wychodził w nocy walczyć, to cała Polska czekała. Ja również bardzo szanuję Tomka Adamka i kurde, no słyszałem w ogóle, że ma wracać teraz do ringu Tomek Adamek. Tak, tak, w marcu ma walczyć. Tak, więc mega mu kibicuję i pamiętam, jak byłem młody i się śmiali ze mnie, że kibicuję Tomkowi Adamkowi. On ma ultraprawicowe poglądy, jak pan. Ja pamiętam jego wypowiedź. A czy to coś złego? Nie, no poglądy jak poglądy. Pamiętam jego wypowiedź, jak pytali się, jak wygląda twój plan dnia, Tomek, przed walką. No co, obiad z żonką,
kościółek, trening, modlitwa i do domu. I bardzo dobrze. I to mi się podoba i takich sportowców lubię. Zanim zacząłem pracować później z Pawłem Michalikiem, przyszedłem kiedyś w Warszawie na pierwszy raz na salę na trening. Wchodzę na trening i mówię, gość się dobrze rusza, boksują, sparring jest. Mówię, o, dobrze się rusza, oczywiście byli w kaskach. No i mówię, kurde, tak fajnie ten, mówię, jakiś to musi być może nawet taki naprawdę dobry zawodowiec, nie? Później ściąga kask, okazuje się Tomek Adamek. No i takie potrafią być niespodzianki życia, prawda? Ale dokładnie na tej samej sali później trenowaliśmy z Pawłem Michalikiem. Tak, ale to jest Tomek Adamek, jest naszym mistrzem świata, który na przykład, bądźmy szczerzy, on też bardzo identyfikuje się z Kościołem katolickim. Dla niego wiara jest czymś bardzo ważnym. Pamiętajmy, zawsze wychodził do ringu, funky Polak, palec w kierunku Boga i z Bożą łaską. Mi to mi mega imponuje i moim marzeniem jest, żeby tego kapelę nauczyć Moresu. Po prostu, tak jak czasami ojciec musi syna nauczyć twardą ręką ojcowską. Kocham cię, tatuś, pozdrawiam. Czasami ojciec musi twardo tu ręką załatwić. I chciałbym nauczyć Moresu kapeli, żeby on przyszedł po walce i powiedział: stary, masz rację, to było niepotrzebne. Zlałeś mnie jak leszcza i odszczekuję te wszystkie bezeceństwa. I wtedy powiem: Jasiu, nie ma problemu, kiedy chcesz rewanż, nie? Ciekawa teoria. Mam nadzieję, że to się zakończy sportowo, że podziały będą się zasypywać z czasem i wy młodzi ludzie dojdziecie do wniosku, że tak naprawdę najważniejsze są dalekosiężne cele, dobro Polski, a czy po prawej, czy po lewej stronie, to jest bez znaczenia. Oczywiście, no wspólna droga, tylko ze złodziejem wspólnie na misję nie wyruszyły, prawda? Więc tutaj jakby, a kapela jest złodziejem wartości i mącicielem w umysłach młodych ludzi, bo bądźmy szczerzy, to jego środowisko krytyki politycznej, Sławomir Sierakowski, Kazimiera Szczuka, no wszystkie te tuzy takiej publicystyki lewicej piorą beret młodym nie ludziom. Nie lubicie ich, czy ich nienawidzisz? Panie Tomaszu, nienawiść jest mi obca, bo jestem katolikiem, ale no czytamy teraz 74 twarze LGBT, dzieciaki sobie wybierają płeć, no co to jest? Co to jest, panie Tomaszu? Okej, no w moim starszym świecie to trochę się to kłóci z wieloma rzeczami, ale ja wiem, że świat idzie w jakiś sposób, w jakimś określonym kierunku, czy dobrym, czy złym, ocenimy. No ale facet to facet, a baba to baba, no to nie zaprzeczajmy. Bez dwóch zdań. Właśnie, i o to chodzi, że kapela zaprzecza podstawowym wartościom. Ale Marcin Najman na przykład zaprasza na galę różnego rodzaju postacie, też powiedziałbym o odmiennych poglądach. Tak, ale Marcin Najman tam robi swój biznes, niech działa jakby, wiem, że też ma prawie całe poglądy, spoko. Proponował panu walkę? Business is business. Dziękuję bardzo. Zimowit Kosakowski. Miło było porozmawiać. W ogóle długo czekałem na ten wywiad. Cieszę się. No, myślę, że zrobimy jeszcze nie jeden, może polityczny kiedyś. Porozmawiamy, bo... Z przyjemnością. Trzymam tak? za słowo, panie Tomaszu. Oczywiście, nie ma problemu. Dziękuję bardzo. Pięknie. Dziękuję.